Politechnika Warszawska filia w Płucku po raz kolejny z okazji drzwi otwartych gościła w swoich murach młodzież już stojącą przed trudnym wyborem kierunków studiów oraz tą nieco młodszą, która z tym problemem mierzyć się będzie dopiero za kilka lat. Do dyspozycji młodych byli studenci, wykładowcy, a przede wszystkim laboratoria i sale wykładowe. A tu działo się wiele. Młodzi ludzie wychodzili z sal bardzo zadowoleni i nie ukrywali zachwytu i zainteresowania. Najbardziej mi się podobały chemiczne zajęcia i technologiczne, czy tam ich były. Była lokomotywa, na przykład robiliśmy doświadczenia, lokomotywa była na przykład i zimny lód był. Sprawdzaliśmy na przykład pH wody. Reakcje chemiczne, na przykład suchy lód. Nie wiem. Fajne, przyda się na pewno na lekcje chemii i fizyki. A studenci przekonywali, by nie bać się kierunków ścisłych, bo one takie straszne wcale nie są. Mamy dużo zajęć laboratoryjnych, przeprowadzamy ciekawe, interesujące doświadczenia, które mogą od małego dzieci zaciekawić. Nie tylko małe dzieci, ale także starsze, takie już maturzyści tak, w zasadzie. Tak, nasz cel, żeby właśnie dzieci jak najbardziej zachęcić do tego, żeby po prostu w przyszłości przyszły do naszej szkoły, żeby pokazać, że tu jest naprawdę fajnie i że no, to nie jest straszne, tak? Tutaj trzeba przyjść i chcieć przyjść. Studia techniczne są potrzebne i dają dużo możliwości. Znajdujemy się w Laboratorium Technologii właśnie ropy i produktów naftowych oraz syntez organicznych. Mogli się dowiedzieć właśnie, co się otrzymuje z ropy naftowej, jak się dalej te produkty później przetwarza, jak się je bada, co jeżeli chodzi o syntezy organiczne tutaj możemy otrzymać. No i pokazaliśmy im też taką kolorowszą stronę chemii, czyli parę doświadczeń chemicznych, między innymi chemiczną ciuchcię, czy właśnie w jaki sposób można styropian bardzo łatwo magicznie zniknąć, że tak powiem. No i też trochę daliśmy pobawić się im suchym lodem. Doświadczeń studenci Politechniki Warszawskiej przygotowali mnóstwo. Trudno było wybrać to najciekawsze. W sumie to wszystko. Eliksiry te kolorowe. Eksperymenty z tą ciuchcią. Sala chemiczna. A dlaczego? No bo doświadczenia były ciekawe. No na przykład reakcja gorącej wody z suchym lodem. 15 minut opowiedzieliśmy dwa semestry studiów na naszym kierunku. Żartowali studenci mechaniki i budowy maszyn. Dokładnie w tej sali mamy widok na struktury różnych metali. Większość tych struktur na monitorach to jest akurat żeliwo. I opowiedzieliśmy dzieciom pokrótce, jak wygląda przygotowanie takiej próbki od wycięcia jej z elementu po już obróbkę taką chemiczną, żeby można było struktury oglądać na mikroskopach. Opowiadaliśmy o wszystkich działaniach na mikroskopach, pracach na mikroskopach. Pokazaliśmy próbki, które mieliśmy wcześniej już przygotowane. Mieliśmy 4 stanowiska. W każdym stanowisku była inna próbka. Mogliśmy zmieniać, bo na każdym stanowisku jeszcze były po 3 inne próbki przygotowane. I pokazywaliśmy co tam w tym mikroskopie się tam dzieje. Wizyta młodych ludzi z terenu powiatu na Politechnice Warszawskiej to kontynuacja projektu Fajne Ferie, jakie wspólnie organizowało Stowarzyszenie Bank Żywności w Płocku oraz poseł Marek Kopioła. To działanie wyzwoliło w różnych tutaj partnerach taką chęć wspierania naszych wolontariuszy, organizowania dla nich czegoś fajnego, że ja z tymi fajnymi feriami to nie wiem, czy zdążymy do wakacji je zakończyć. Jest bardzo dużo projektów dzięki temu, że właśnie wyszedł ten list intencyjny z biura pana posła. Dzieciaki już wiemy, że były w ferie, wyjeżdżały, kilka grup miało w ciekawe miejsca wyjazdy i ciekawe zajęcia i to nadal trwa i za to bardzo dziękujemy. Nas bardzo cieszy, że dzieci mogły przyjechać tutaj na Politechnikę na dni otwarte, że mogły przejść przez różnego rodzaju laboratoria, miejsca, gdzie są odbywają się ćwiczenia, że studenci mogą pokazać tym młodym ludziom, czym się tutaj Politechnika zajmuje, jak wygląda właśnie ta magia uczelni wyższej. I to nas bardzo cieszy, że właśnie dzieci z powiatu płockiego mogły dzisiaj tutaj przyjechać. Dzięki nam mogły zobaczyć coś nowego i mogą pomyśleć o swojej przyszłości, bo to są na razie
uczniowie klas 7 i 8. Czy wśród tych młodych ludzi są przyszli studenci Politechniki Warszawskiej? Nie wiemy. Wiemy natomiast, że ta wizyta na długo pozostanie w ich pamięci i chyba udało ich się przekonać do nauki. Każdy nasz absolwent tutaj otrzymuje dyplom ukończenia Politechniki Warszawskiej, gdzie nie jest zaznaczone, że to jest absolwent filii w Płocku, bo jak podkreślam, jesteśmy integralną częścią tej uczelni. W ramach Drzwi Otwartych Politechnikę Warszawską filię w Płocku odwiedziły dzieci z powiatu płockiego i sierpeckiego ze szkół podstawowych klas 7 i 8 oraz te kończące gimnazja.